Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z drugą częścią projektu Denko. Mam kilka fajnych rzeczy, kilka słów Wam o nich opowiem. Ja wiem kochani, że mam straszny siwy odrost. Ja podziwiam dziewczyny, które chodzą w takich siwych włosach na całej długości. Wielki szacun dla nich. Ja natomiast chciałam troszeczkę włosy właśnie, żeby mi odpoczęły, bo chcę zrobić jaśniejszy kolor, więc musiałam poczekać, aż się wypłucze to, co mam, to ciemne. Ale chyba na dniach pójdę już po prostu zrobić coś z tymi włosami, bo nie mogę patrzeć na siebie. No dobra, przechodzimy do filmu. Pierwszy produkt, jaki tutaj mam wykończony, jest to pasta z ziai 75 ml. Oczyszczanie liście manuka. Jak wiecie, moja ulubiona pasta do oczyszczania twarzy. Natomiast to jest druga, którą miałam w zapasie, wykończyłam. Nie wrócę do niej ze wiadomych względów, dopóki są te mikrogranulki w składzie. Niestety nie będę jej używała. Chyba że producent zmieni skład. Zobaczymy, poczekamy. Natomiast sam produkt naprawdę był świetny, rewelacyjny. To był najlepszy peeling jak dla mnie, jaki miałam do twarzy do tej pory. Także no niestety muszę się z nim rozstać. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, to jest produkt do włosów z Marion. To jest ta termoochrona i to jest spray dodający objętości 130 ml. Bardzo fajny jest aplikator, bo nie robię takiego sik-sik, tylko właśnie fajnie spryskuje się nim włosy, delikatnie pachnie. Rzeczywiście objętość jest nadana włosom, natomiast czy jest to termoochrona, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Chociaż powiem Wam, że ja włosy myję codziennie, codziennie suszę suszarką, więc myślę, że jakaś tam termoochrona jednak na tych włosach też jest zachowana, no bo tak to podejrzewam, że te włosy to już by były dawno jak siano. Natomiast produkt świetny, oczywiście kolejne opakowanie już u mnie jest w użytku. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, to jest krem do rąk i to jest Green Pharmacy z dodatkiem róży 100 ml. Jak wiecie, w którymś holu pokazywałam właśnie kilkanaście produktów z tej firmy, że zakupiłam. Chciałam sprawdzić, przetestować, jak ta firma się u mnie sprawdzi i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo co nie użyję kosmetyku, to jest świetny. Tu jest bez parabenów, bez mineralnych olejów, bez kolorantów, czyli bardzo, bardzo fajny. Dość gęsta konsystencja. Ja używałam sobie tego kremu właśnie na noc. Pachnie różą, więc jak nie lubicie zapachu róży, to Wam nie przypadnie do gustu. Natomiast sam krem świetnie nawilża ręce. Myślę, że zakupię sobie kolejne opakowanie, ale o innym zapachu, żeby zobaczyć, jak na moje ręce będzie działał. Mam jeszcze jeden krem do rąk i ten był w moich ulubieńcach. Jest to bawełniany krem do rąk z proteinami jedwabiu, również 100 ml i to jest z barwy. Świetny krem, świetna konsystencja. Nie lepka, nie tłusta, bardzo szybko się wchłaniająca, super pachnią, naprawdę zapach miał taki bardzo, bardzo przyjemny. Ja go używałam codziennie, mając go w pracy, także rewelacja. Nie wiem, gdzie on jest dostępny, dlatego że ja go kupiłam z jakimś czasopismem, ale dla mnie rewelacja. Jak go gdzieś znajdę, to na pewno zakupię. Kolejny produkt z Green Pharmacy do włosów i jest to eliksir taki wzmacniający, tu jest go 250 ml, bardzo fajnie, bo jest pompeczka, więc aplikacja jest naprawdę super. To jest moje już chyba drugie albo trzecie opakowanie, które zużyłam. Ja codziennie wieczorem spryskuję sobie skórę głowy, wmasowuję, idę spać i rzeczywiście powiem Wam, że przestały mi tak włosy wypadać garściami, odkąd zaczęłam właśnie stosować ten produkt. Pachnie ziołowo, bo on jest tutaj z łubinem, z kasztanowcem, z łupianem. Świetny produkt, naprawdę polecam. Nie skleja, nie obciąża. Możecie go również stosować rano po umyciu włosów, bo nie obciąża włosów. Także naprawdę rewelacja. Kolejna rzecz do włosów. Jak wiecie, ja jestem włosomaniakiem, więc u mnie produktów do włosów dużo się pojawia. Szampon z Balea 250 ml. To jest ten typowy szampon nadający włosom taki odcień brązu. Ja jednak jak farbuję włosy na ciemny brąz, zawsze szukam produktów, które mi przedłużą jeszcze kolor włosów po prostu farbowanych, dlatego że u mnie farby po 2 tygodniach generalnie się wypłukują, więc u mnie takie produkty są na wagę złota. Fajnie pachniał, gęsta konsystencja, taka brązowo-czekoladowa. Delikatnie właśnie podbarwiał moje włosy, także super. Ja jak gdzieś go jeszcze znajdę, to na pewno za nim się rozejrzę. Kolejny produkt do włosów. Jest to szampon z Altery, 200 ml. Jest to bio, pszenica i morela. To jest jedyny szampon z Altery, który moje włosy tolerują. Świetnie oczyszcza, świetnie domywa, nie obciąża tych włosów. Bardzo fajnie pachnie, delikatnie, dość fajna, gęsta konsystencja. Jedyny minus, taki szampon 200 ml to mi starcza na około tydzień czasu, także naprawdę niewiele. Ale jak wiecie, ja myję włosy codziennie, więc tych kosmetyków u mnie też sporo się zużywa. Jak gdzieś będzie znowu w lepszej cenie, to go zakupię. Tu mam serum pod oczy i jest to serum z Yves Rocher.
tu Wam pokazuję tyłem, tu przodem. I to jest produkt, który ja dostałam przy którejś z zakupach właśnie z Yves Rocher. Nie wiem, czy on jest tak normalnie niestacjonarnie, tylko po prostu dostępny w firmie. 14 ml, bardzo fajny krem. Ja go oczywiście stosowałam sobie, o, on ma taką tutaj dziubek do aplikacji. Ten krem, w sumie serum, stosowałam tylko na dzień pod makijaż, bo jak wiecie, ja na noc uwielbiam masło Shea pod oczy. Także bardzo fajnie się wchłaniał, nie było tłustej warstwy, można było za chwilę makijaż wykonywać. Delikatnie pachniał, także bardzo, bardzo fajny produkt. Kolejna rzecz do włosów z Yves Rocher i to jest ta odżywka z wyciągiem z ziarna owsa. Tak, 150 ml do bardzo suchych włosów. Oczywiście to są odżywki bez silikonów i co dziwo, bardzo dobrze się sprawdzają na moich włosach. Pomimo tego, że moje włosy kochają silikony, te odżywki jak dla mnie są rewelacyjne. No mówię, jedyny minus, te 150 ml na długo nie wystarcza. Natomiast będę robiła zamówienie z Yves Rocher. To kolejne opakowania tych odżywek się u mnie w koszyczku pojawią. Mam jeszcze jedną odżywkę do włosów z Marią. To jest ta błyskawiczna odżywka. Ta jest rozświetlająca i naprawdę to rozświetlenie na włosach widać. Uwielbiam zapachy tych odżywek. One pachną jak perfumy, naprawdę pięknie. Nie obciążają włosów, ułatwiają rozczesywanie. Rzeczywiście te włosy są rozświetlone, super. No i u mnie tych produktów naprawdę mega, mega dużo schodzi. Mam jeszcze kilka rzeczy. I mam tutaj taką malutką próbkę z Jadour Dior'a. Matko, co za zapach. Cudowny, słodki, piękny, kobiecy. Rewelacja. Muszę sobie odłożyć na jakąś mniejszą pojemność i się skusić. Kapsułki Maxi Krem. Tylko Wam wspomnę, że kolejne opakowanie mam z Asobą. Świetny produkt, bardzo fajnie wzmacnia włosy. Chusteczki Dada. Wydaje mi się, że to była chyba seria jakaś limitowana, bo tak na co dzień ja ich nie widzę w Biedronce. Bardzo fajne, z bawełną. Naprawdę świetne chusteczki. 20 sztuk ich tutaj było. Jak gdzieś je jeszcze znajdę, to na pewno się na nie skuszę. Świetna maseczka z Oriflame z czarnym irysem i kwasem hialuronowym. Rewelacyjna maseczka, jeśli chodzi o nawilżanie, o wygładzenie, o rozświetlenie skóry. Zostawiacie ją tylko na 5 minut, ale ona naprawdę robi cuda na twarzy. Jak zobaczę, że jest znowu dostępna w katalogu Oriflame, to sobie zakupię kilka sztuk, bo naprawdę warto. Sól z Isany, mandarynka maślanka, moja ulubiona. Tylko Wam pokażę, że kolejne opakowanie znowu mam zużyte. Mam tu dwa opakowania płatków Cien. To są te duże płatki z Lidla, 70 sztuk w opakowaniu. Jak widzicie, zużyłyśmy z Tulą oba. U nas takich rzeczy niestety sporo, sporo schodzi, ale płatki są naprawdę ok. Pokażę Wam tylko moje zużyte ręczniki z Alouette. 30 sztuk tutaj było. Wiecie, że to mój ulubiony produkt do wycierania twarzy. Natomiast nie widzę już ich w Rossmanie. Wydaje mi się, że zostały zupełnie wycofane, a szkoda. Kupiłam sobie ostatnio w Biedronce takie w pudełku, było na rolce ręczniki z Dada. No i powiem Wam, że no mogą być, ale tych jednak nic nie pobije. I już niewiele nam, kochani, zostało do końca. Pasta z Blenda Med, ta Complete 7. Świetna pasta, ona jest dodatkiem płynu do płukania jamy ustnej. Bardzo fajne ząbki są oczyszczone, delikatnie miętowa, bez żadnych granulek, bez niczego. Myślę, że tą pastę kolejny raz zakupię. Żel pod prysznic z Yves Rocher z dodatkiem grejpfruta, grejpfrut z Florydy. 200 ml, przepiękny zapach takiego soczystego, gorzkiego grejpfruta. Rewelacja. Jak wiecie, ja te żele uwielbiam, one się fajnie pienią, dobrze się myje ciało nimi, nie wysuszają u mnie skóry, także przy kolejnym zamówieniu z Yves Rocher na pewno się kolejny produkt pojawi. Mam tu jeszcze jedną fajną rzecz i jest to peeling. Peeling z Perfekty, limonka i kiwi, jak dobrze pamiętam, 300 ml, do, nie, 225 gramów, czyli dużo, dużo mniej. Natomiast zapach, powiem Wam, rewelacyjny. To jest peeling cukrowy, rewelacja. Jak gdzieś go jeszcze znajdę w jakimś sklepiku, to na pewno zakupię. Niby tu miał działanie antycelulitowe, ja na takie rzeczy nie zwracam uwagi. Dla mnie peeling ma osobiście oczyszczać skórę z martwego naskórka i tyle. Natomiast sam peeling, rewelacja, przepięknie pachniał, świetnie ta skóra właśnie była wypeelingowana. Ja wiem, że on ma parafinę w swoim składzie, ale mi parafinę na ciele krzywdy nie robi, także mogę go spokojnie Wam polecić. I mam jeszcze jedną rzecz i niestety to już jest nie wypał kosmetyczny. Smart Girls Get More, to jest puder, który ja kupiłam też jakiś czas temu w Naturze. Chciałam właśnie wypróbować nową kolorówkę, która pojawiła się w Naturze. Jak widzicie, produkt jest niewykończony. Ja go używałam dość regularnie.
mega, mega śmierdzi, wiecie czym, zjełczałym olejem. Tragedia, nie jestem w stanie znieść zapachów kosmetyku, jak tak po prostu śmierdzi. Dwa puder po prostu po godzinie spływa z mojej twarzy, zupełnie nic się nie trzyma. Trzy kolor ciemnieje po jakimś czasie, jak dla mnie tragedia. Miałam kilka rzeczy z tej serii Smart Gis Get More. No i myślę, że zrobię chyba osobny filmik na temat tych kosmetyków. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu Denko. Dajcie znać w komentarzach, czy coś znacie, czy coś mieliście, czy coś używaliście, czy coś się u Was sprawdziło, czy niekoniecznie. A dzisiaj, kochani, ja Wam serdecznie dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!